Dobry Evening. wieczór, nazywam się Michał Perzyński, jestem dziennikarzem BiznesAlert.pl. Jest ze mną pan Rashid Alimov, ekspert do spraw energetyki jądrowej w rosyjskim Greenpeace. Będziemy rozmawiać o 34. rocznicy katastrofy w Czarnobylu. Panie Alimov, czy może pan powiedzieć dokładnie, co się wtedy stało? Dobry wieczór, Michał. Miło cię poznać. Na tę niedzielę przypada kolejna 34. rocznica katastrofy w Czarnobylu. Była to największa katastrofa nuklearna aż po dziś dzień. Miała ona miejsce 26 kwietnia 1986 roku, a jej konsekwencje są wciąż widoczne. Wciąż powstają o niej książki. Jeden z członków Rosyjskiej Akademii Nauk, Aleksiej Jabłokow, napisał tę grubą książkę. Z nim również o tym rozmawiałem. To duża analiza różnych dokumentów z wielu krajów bloku wschodniego. Wciąż mamy do czynienia z wieloma konsekwencjami tego wypadku. Na przykład w tym roku w regionie Czarnobyla miały miejsce pożary lasów. Ale takie pożary lasów nie są niczym nowym w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Śledziliśmy je za pośrednictwem satelitów i zgodnie z naszymi obliczeniami spalony został teren o powierzchni 53 tysięcy hektarów. Naturalnie pożar powoduje przenoszenie się nuklidów. I oczywiście monitorujemy sytuację. Bo poza tym dochodzi do zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że szkodliwa chmura dojdzie do większych miast i zaszkodzi zdrowiu ludzi, co ma szczególne znaczenie w okresie pandemii koronawirusa. Obecnie mówi się, że praprzyczyną katastrofy w Czarnobylu był brak kultury bezpieczeństwa w byłym Związku Radzieckim. Czy uważa pan, że obecne rosyjskie władze wyciągnęły lekcje z Czarnobyla, jeśli chodzi o bezpieczeństwo elektrowni jądrowych? Obawiam się, że możemy powiedzieć, że nie wyciągnięto z tego jakichś wniosków. Po Czarnobylu sektor jądrowy zapewniał, że zmienił swoje podejście. Że zaczęto przeprowadzać dodatkowe testy, dzięki którym będzie coraz bezpieczniej. Potem pamiętasz, jak doszło do katastrofy w Fukushimie.
Chodzi o to, że z elektrowniami jądrowymi zawsze wiąże się ryzyko, które jest nie do przewidzenia przez ludzi. Niesłychanie ciężko jest przewidzieć taką kombinację czynników, do jakiej doszło w Fukushimie. Miało tam miejsce trzęsienie ziemi i częściowe zalanie generatorów. Wszystko to pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, my jako Greenpeace uważamy, że to najbardziej niebezpieczne, ryzykowne i najdroższe ze wszystkich źródeł energii. Oczywiście krytykujemy rosyjski państwowy koncern Rosatom za to, że promuje energetykę jądrową jako rozwiązanie problemu kryzysu klimatycznego. Jesteśmy również zaniepokojeni tym, że Rosatom buduje kolejną elektrownię jądrową w Ostrowcu na Białorusi. Skoro mówimy o Białorusi, widzimy, że ten projekt już jest opóźniony. Jak to zwykle bywa z projektami jądrowymi. Wiemy też, że podobnie kosztowne opóźnienia mają miejsce na placach budowy we Francji i Finlandii. Obecna pandemia koronawirusa również stanowi zagrożenie dla elektrowni jądrowych. Na przykład białoruska prasa donosiła, że na placu budowy elektrowni jądrowej w Ostrowcu niektórzy rosyjscy pracownicy mieli kontakt albo zarazili się koronawirusem. Having been in contact with coronavirus and all the, those risks pertaining to the wszystkie ryzyka związane z pandemią są zupełnie nowym zjawiskiem. To każe postawić pytanie, co jako społeczeństwo powinniśmy zrobić z elektrowniami jądrowymi, kiedy takie ryzyka występują. Wracając na chwilę do katastrofy w Czarnobylu, chciałbym zapytać o polityczny kontekst tamtej katastrofy. Co ona oznaczała dla Związku Radzieckiego w okresie pierestrojki i głasnosti? To była wielka katastrofa dla sowieckiej gospodarki. Miała ona wpływ na nastawienie ludności do państwa, ponieważ wielu ludzi czuło, że państwo zawiodło w zapewnieniu im bezpieczeństwa. Miało to poważne konsekwencje i są tacy, którzy uważają, że było to jedną z przyczyn upadku Związku Radzieckiego. Katastrofa w Czarnobylu to nie tylko wydarzenia sprzed 34 lat, tylko coś, czego konsekwencje trwają po dziś dzień. Radionuklidy, które przedostały się do środowiska naturalnego, wciąż tam są, a ludzie mają z nimi kontakt, bo zbierają jagody,
czy grzyby na zanieczyszczonych terenach. Niektórzy są wciąż napromieniowani. Znaczy to, że ta katastrofa wciąż ma wpływ na życie ludzi. Chcieliśmy obliczyć, ile ludzi obecnie mieszka na zanieczyszczonych terenach. Chodzi o takie, które są oficjalnie uznane za zanieczyszczone w Rosji, na Ukrainie i na Białorusi. I liczba ta wynosi około 5 milionów ludzi. Oczywiście nie wszyscy mieszkają na terenach najbardziej zanieczyszczonych, ponieważ są różne stopnie napromieniowania. Ale to wciąż bardzo wielu ludzi, którzy są narażeni na niebezpieczeństwo. Elektrowni Ostrowcu sprzeciwia się Litwa z powodów bezpieczeństwa, a Polska zapowiada, że nie będzie stamtąd importowała energii elektrycznej. Po co w takim razie powstaje więc tam elektrownia jądrowa? We see that it's a question of, of course, any jak big, każde duże przedsięwzięcie tego typu of, i to ma służyć zwiększeniu wpływów w regionie. Po tym, jak zostały zatrzymane reaktory w litewskiej elektrowni jądrowej Ignalina, w związku z zaleceniem Unii Europejskiej, Litwa wciąż wydaje dużo europejskich pieniędzy na rozmontowanie tych reaktorów jądrowych. Proces ten zajmie bardzo dużo czasu. Wprawdzie elektrownia nie wytwarza już energii, ale wciąż wymaga dużo pracy i środków. Kiedy wyłączono Ignalinę, na Litwie zastanawiano się, co może zastąpić to źródło energii. This source of energy. And, first, na początku były plany budowy nowej elektrowni jądrowej na Litwie, ale potem zrezygnowano z tych planów, co bardzo chwalimy. Potem Rosatom rozpoczął pracę nad elektrownią jądrową na Białorusi. I jest to kwestia wywierania wpływu na region. Uważamy, że elektrownia ta jest droga i nie ma potrzeby budowy takiego obiektu. Szczególnie, że mamy dostęp do odnawialnych źródeł energii. Renewable energy sources. We don't think that it's really reasonable to build such objects, which are of course very dangerous and of course a lot of questions. Kiedy rozmawiamy o elektrowniach jądrowych i stosunkach między państwami, nasuwa się wiele trudnych pytań. Yeah, so the Ostrowiec power plant is being built. Mimo wszystko elektrownia w Ostrowcu powstaje i możliwe, że będzie ona opóźniona. Panie Alimow, dziękuję za pański czas i rozmowę. And I hope to hear you soon. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Goodbye.